Ze mną jest Grzegorz Lato, prawdziwa legenda Stali Mielec i piłkarz, i trener. Wczoraj pokonaliśmy mistrzów świata. Pamięta pan, 40 lat temu również to się udało na mundialu. Za sprawą też pana, jedyna bramka. Pamięta pan tą akcję jeszcze? Tak, ale to nie myśmy z Niemcami wygrali po raz pierwszy, panie redaktorze. Chodzi mi o Brazylię. Wtedy, 40 lat temu, mecz o trzecie miejsce, jeszcze wtedy aktualny mistrz świata. To jest całkiem co innego, bo to były mistrzostwa świata, a tu są teraz eliminacje do mistrzostw Europy. Trzeba powiedzieć, podziękować, znaczy pogratulować chłopcom i trenerowi za skuteczną taktykę, gdzie wygraliśmy z Niemcami po raz pierwszy w historii, bo 19 spotkań było, albo był remis, tam były chyba 3 remisy, resztę porażki, że przełamaliśmy ten taki jakby niemoc w stosunku do drużyny niemieckiej. Wygraliśmy 2-0, ale muszę przyznać, że jak wszyscy oglądaliśmy, mieliśmy trochę szczęścia. Ale podobno szczęście lepszym sprzyja, także wspaniała atmosfera, 57 tysięcy ludzi, doping był nieprawdopodobny i muszę powiedzieć, że nic, tylko gratulować i czekać, żeby nie był to tylko jedno taki wyskok jednorazowy. Zobaczymy we wtorek, bardzo ciężki mecz ze Szkocją i ten mecz musimy wygrać, bo wychodzą dwie drużyny z każdej grupy i trzecia najlepsza z ilością punktów. W związku z powyższym i punkty, i bramki liczą się będą na wagę złota. Także, no, jest nieźle. Jesteśmy dzisiaj na święcie 75-lecia Stali Mielec. No, pan tutaj złotymi zgłoskami się zapisał. Lata 70. Jakie to było miasto? Jakie to było takie miasto całkowicie zajęte tylko i wyłącznie sportem, piłką nożną? To była ich miłość wtedy? No, Mielec zawsze stydą ze sportu. Jak wiadomo, powstał klub w 39 roku. Mieliśmy bardzo możnego sponsora, WSK Mielec. Ten stadion, ta hala, to wszystko to było własnością zakładu pracy WSK, który ułożył olbrzymie pieniądze na rozwój sportu. Tu nie była tylko piłka nożna, była i siatkówka męska, pierwsza liga, i piłka ręczna była pierwsza liga, i lekkoatletyka była pierwsza liga. W związku z powyższym Mielec słynął ze sportu, a jeszcze jak Stal Mielec grała w pucharowych meczach, jak z Realem, z Hamburgiem, z innymi drużynami, tu na tym stadionie na wyjazdę. Także rozsławiało sport małe miasteczko wtedy, które było w granicach tam 30 paru tysięcy ludzi. Na mecz przychodziło praktycznie 25, to wszyscy, co w Mielcu mieszkali, to na mecz przychodzili. No ale to były piękne dni i chwile. Dzisiaj Mielec 80 tysięcy, no i mamy jeden z piękniejszych stadionów, chyba najpiękniejszy stadion w województwie na dzień dzisiejszy. Myśli pan jeszcze zająć się może prezesurą, czy może jeszcze trenerka pana już nie pociąga, jak lata 90? Chyba, no nie o to chodzi. Ja już tak, byłem senatorem, byłem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miałem swoje 5 minut jako prezes, jako zawodnik. Mając 60, praktycznie w kwietniu następnego roku kończę 65 lat. Czas spokojnie popatrzeć, młodsi niech popracują, zobaczyć. Jestem zawsze na dobre i złe ze Stalą Mielec i kibicuję tej drużynie, tak jak kibicuję reprezentacji, czy wygrywa, czy przegrywa, to ja nie zmieniam zdania. Jesteśmy na święcie 75-lecia istnienia Stali Mielec. Ze mną jest prawdziwa legenda, człowiek legenda, człowiek jako piłkarz, kapitan Stali Mielec i przede wszystkim jako trener odnosił wielkie, znakomite sukcesy ze Stalą Mielec. Panie trenerze, ze mną jest pan trener Zenon Książek. Może najpierw opowiedzmy o pana karierze piłkarskiej. Mecz z Bzru Chudaków, 55 rok. Pamięta pan jeszcze to dobrze, jak to było? Oczywiście pamiętam, ale to jeszcze muszę wrócić trochę wcześniej. Znalazłem się w Mielcu, w klubie Stal Mielec w latach 50., kiedy na tym stadionie były tylko jeszcze te ziemne trybunki z tej strony i z tamtej strony. Mieściło około 3 tysięcy kibiców. Stal grała w A-klasie. Podobnie zresztą jak i mój macierzysty klub w Dębicy, Wisłoka Dębica. Graliśmy ze sobą i tu, i tam. Wypatrzył mnie wśród piłkarzy dębickich trener ówczesny Stali Mielec Antoni Brzeżańczyk, wspaniały trener. No i zażyczył sobie, żeby mnie ściągnięto do Mielca. No więc takim sposobem znalazłem się w Mielcu i zaczęliśmy od A-klasy. Co roku wywalczyliśmy awans od A-klasy przez trzecią ligę, drugą ligę do ekstraklasy. Tak to wygląda w skrócie. No ja jestem dzisiaj zbudowany tym stadionem, na którym dzisiaj jesteśmy.
jest bardzo ładny, pomimo że tamten wcześniejszy, większy, mieścił więcej ludzi na widowni. Był piękny, jeden z większych, piękniejszych stadionów w Polsce. Ten jednak mi imponuje, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. Może wrócimy do meczu w Chodako, to był mecz w Lublinie, tak? Z Bzurą Chodaków, wtedy ponoć tysiące kibiców z Mielca przyjechało. No więc tak to było, że zdobyliśmy mistrzostwo trzeciej ligi lubelsko-rzeszowskiej i graliśmy mecze barażowe o wejście do drugiej ligi. Beskid Andrychów, Bzura Chodaków i Stal Mielec, a i Warta Poznań jeszcze, tak. No więc zajęliśmy Zawartą Poznań, drugie Mielce i graliśmy baraż z Bzurą Chodaków w Lublinie na neutralnym boisku. Dzięki prezesowi Kazie Mielskiemu, który obok mnie siedzi, graliśmy jak na własnym boisku, ponieważ przyjechało za nami dwa pociągi kibiców i wszystkie autobusy, jakie były dostępne w zakładzie. Także ten mecz wygraliśmy 3-1 i od tego czasu zaczął się marsz coraz wyżej, coraz lepiej graliśmy. Dzięki zresztą trenerowi Brzeżańczykowi, którego uważam za w historii Stali Mielec za najlepszego trenera. Za jego kadencji Stal Mielec wywalczyła 3 awanse do trzeciej ligi, do drugiej ligi i do pierwszej ligi. Warto zaznaczyć, że w 1955 roku właściwie piłka na wysokim poziomie, czyli ta druga, pierwsza liga kończyła się na linii Wisły, prawda? Już na wschód od Wisły nie było piłki. Cały wschód od Wisły nie było zespołu ligowego, najwyżej trzecia liga. Na zachód natomiast były drużyny drugoligowe i pierwszoligowe. My jako pierwsi z tej strony Polski awansowaliśmy do drugiej ligi. A później do pierwszej oczywiście. No to teraz może przenieśmy się od razu skok w czasie. Rok 73, Stal Mielec wygrywa Mistrzostwo Polski. Węgierski trener, który zdobył tego mistrza, odchodzi i pojawia się oferta dla pana. No ja wtedy byłem zaangażowany w charakterze drugiego trenera. Bo trenerem pierwszym był Brożyniak, Olek Brożyniak, mój kolega. No więc graliśmy po Mistrzostwie Polski zdobytym przez Conte, Węgra. Graliśmy eliminację do Mistrzów Europy z Czerwoną Zvezdą Gwiazda. Gwiazda z Belgradu. No więc tam przegraliśmy 1-0, nie 2-1 przegraliśmy, tak? A u siebie na boisku, to znaczy u siebie graliśmy ten mecz w Krakowie, ponieważ w Mielcu nie mieliśmy jeszcze tego stadionu, takiego jak parę lat później. No więc ugościła nas Wisła Kraków i tam przegraliśmy tylko 1-0. Tak było to dosyć. I w 1974 roku na wiosnę już pan samodzielnie objął pierwsze zespół. W 1974 roku już samodzielnie odszedł Brożyniak. No i w 1974 roku, ponieważ był to rok olimpijski, rozgrywki zostały skrócone, przerwane i do momentu przerwania rozgrywek Stal Mielec była na trzecim miejscu, a więc jeszcze nie awansowanym do Pucharu UEFA. Polski Związek Piłki Nożnej musiał zgłosić do UEFA kandydata do rozgrywek pucharowych, no więc Legia była na trzecim miejscu. Zamiast Stali Mielec Legia wystąpiła, bo myśmy dopiero na końcu rozgrywek przeskoczyli Legię, graliśmy. No zdobyliśmy to drugie miejsce. I sezon później, sezon wicemistrzowski wspólnie pan trenował wtedy z Orestem Leńczykiem. Tak, z Orestem Leńczykiem wspólnie. To był trudny sezon? No właściwie nie był dla nas za trudny. Zdobyliśmy dosyć łatwo wicemistrzostwo Polski na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Tak zresztą jak Ruch Chorzów trenowany przez trenera czeskiego, no, uciekło mi nazwisko. Także zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, no i to nam dało awans do rozgrywek UEFA. Pierwszy przeciwnik to był Orchus Gdynia. Tam zremisowaliśmy 1-1, a rewanż u siebie pechowo przegraliśmy tu na tym boisku 1-0.
wiedzieliśmy, że przeciwnik przyjedzie z nastawieniem defensywnym i będzie szukał tylko szczęścia w kontrze. I pod koniec meczu udało mu się to zdobyć. Myśmy natomiast ostrzegali naszych zawodników, żeby uważali na kontry. No ale chłopcy czuli przewagę z naszej strony. Graliśmy właściwie na połowie przeciwnika, ale nie wypracowaliśmy żadnej pozycji strzeleckiej. Także przegraliśmy no pechowo 1-0. No bo to była wielka przykrość dla nas, piłkarzy, dla mnie i dla wszystkich kibiców w Mielcu. Następnie przejął pan drużynę rezerw i to też trzeba zaznaczyć, że pan trener Książek wprowadził Stal Mielec na poziom trzeciej ligi, co wtedy było ewenementem, bo oprócz Stali jeszcze Legia Warszawa tylko miała zespół, drugi zespół w trzeciej lidze. W tym czasie w trzeciej lidze grała tylko Legia, rezerwowa drużyna Legii i nam się udało awansować też do trzeciej ligi. W tym czasie właśnie prowadziłem naszą rezerwową drużynę. I jeszcze takie pytanie, jakie to było w latach 70. miasto? Czy to było miasto, które żyło, chłonęło tą piłkę nożną, te wielkie sukcesy? Oczywiście, że Mielec od zawsze kibicował Stali Mielec, żył tą piłką nożną. Zresztą do dzisiaj to się łatwo ogląda, obserwuje. Chociaż dzisiaj jestem zaskoczony, że przy takim turnieju jak dzisiaj, okres jubileusz 75-lecia, właściwie tamta trybuna zachodnia świeci pustkami. Pamiętam czasy, kiedy klub organizował takie turnieje międzynarodowe z okazji 22 lipca. Ten stadion był przepełniony, zawsze przepełniony. No, grały drużyny właściwie pierwszoligowe, bo oprócz Stali Mielec, Dynamo Berlin, Tatran Preszow, Karpaty Lwów. Także to był dosyć długi, dobry, na wysokim poziomie stojący turniej. Ze mną jest prezes, wieloletni prezes Stali Mielec, pan Kazimierski. Mamy jeszcze bramkę teraz Stali, ale panie prezesie, jak pan wspomina te wszystkie lata? Dwa mistrzostwa Polski, pana zasługa, właściwie wszyscy, którzy wtedy działali w Stali, mówili, że pan był świetnym prezesem, świetnym organizatorem. Jak pan wspomina te lata teraz, lata 70 szczególnie, tych największych sukcesów? Tak, no ja przyszedłem do klubu w 1967 roku. Byłem oddelegowany z przedsiębiorstwa, przez dyrektora naczelnego przedsiębiorstwa, tu do pracy społecznej. Ja w zasadzie ze sportem nie miałem za dużo czynienia wcześniej. Dyrektor w 1963 roku zobowiązał mnie, żebym prowadził boks, którego w zasadzie ja boksu nie lubiałem. I muszę to powtórzyć, że powiedziałem mu, że ja boksu nie lubię i krwi nie lubię na ringu, a dyrektor mi powiedział tak, rycerski dyrektor, że nie zawsze się robi w życiu to, co się lubi. I rzeczywiście wiedziałem, że się nie odmówię i wziąłem boks. I dobrze, że ten boks wziąłem, bo poznałem te tajniki działalności organizacyjnej i tu na miejscu, i w Warszawie, i tak dalej. I później mi się to wszystko przydało, jak służbowo zostałem przeniesiony. I moim zasadniczym takim zadaniem to było po prostu wybrać dyscyplinę sportową, która postawi klub na nogi, czyli wybrałem piłkę nożną. Po prostu postawiłem, że piłka musi być nożna mocna w klubie i w Mielcu. I tak się rzeczywiście stało. W 1969 roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia Fabrycznego Klubu Sportowego. I na ten jubileusz opracowaliśmy program taki, który mówił o rozwoju sportu i mówił o rozwoju bazy sportowej. I rzeczywiście mówiliśmy o wynikach sportowych i o piłce nożnej. Wszystko nam się w zasadzie sprawdziło. Powstały nowe trybuny, jeżeli chodzi o bazę. Powstał hotel Jubilat, kupiliśmy 20 hektarów pola za hotelem Jubilat, na terenie, gdzie są trzy boiska. Postawiliśmy nowe trybuny i zdobyliśmy w 70-tych latach z tego programu wynikającego mistrzostwo w 73 Polski w piłce nożnej i w 76 drugie mistrzostwo Polski. Oprócz tego mieliśmy 5 olimpijczyków. Grzesiu Lato dwukrotnie był medalistą na tej olimpiadzie, a w ogóle rozegrał w kraju naszym rozegrał 103 mecze, strzelił 45 bramek na Mistrzostwach Świata w 74 roku
strzelił 7 bramek. Królem strzelców został i do tego czasu nikt tyle bramek jeszcze nie strzelił. Pan wie, że pan doskonale oczywiście wie, ale pamięta pan tą akcję, chyba najsłynniejszą akcję w historii polskiego futbolu na Wembley, którą przeprowadziło 3 zawodników właśnie ze Stali Mielec. Czuł pan wtedy wielką dumę? Pamiętam to właśnie z Domarskim, rozmawiałem przed chwilą. To w którym to było? W październiku. Ja, bo gdzieś się nie kojarzyłem, powiedziałbym 17 października w 1973 roku. I ja byłem na tych mistrzostwach 2 tygodnie. Byłem w Niemczech, ta ulewa co lała. Byłem poproszony przez Polski Związek Piłki Nożnej w nagrodę po prostu, jako prezes, trenerami byłem. I wiedziałem, nasi chłopcy grali. Wspaniale. A Grzesiu Lato był jednym z najlepszych zawodników tych mistrzostw. Takich mieliśmy chłopców. Serce się raduje, jak się o tych rzeczach mówi. Mieliśmy teraz, dzisiaj uroczysto 75-lecia naszego klubu, fabrycznego klubu sportowego Stal Mielec. Fabrycznego, fabryka została rozwiązana i klub w 1997 roku został rozwiązany, ale nazwa klubu została. Dzisiaj była fajna uroczystość w kościele. Modliliśmy się za tymi, co zmarli, działaczami i zawodnikami, i modliliśmy się o wyniki Stali Mielec, żeby było jak najlepiej. W każdym razie ja mam taki żal, ja już to mówiłem, że nie było sztandaru. Ja ten sztandar dla klubu załatwiałem na jubileusz klubu i nie przynieśli sztandaru do kościoła, a to jest symbol sportu, naszego klubu sportowego. I mam taki żal po prostu, że nie zobaczyłem tego i nie dotknąłem tego sztandaru. A w ogóle to się cieszę, że są trybuny, tak jak tu trener Książek mówił, rzeczywiście, że należy się podziękowanie władzom miasta za to, że jest obiekt piękny. Jest mniejszy jak był, bo wchodziło 30 tysięcy. W tej chwili wchodzi mniej, ale ładny obiekt i cieszymy się tym, że tak jest. I dziękuję bardzo. Legendarny prezes Stali Mielec dla nas.